nie ma czegoś takiego jak wyłącznie sfera umysłu. Człowiek jest pewną całością i umysł jest w stałym sprzężeniu zwrotnym z całą resztą ciała. Co oznacza, że każda myśl znajduje swoje odzwierciedlenie w całym organizmie. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli ktoś na przykład reaguje ze złością na coś, to natychmiast, nawet nie wiedząc o tym, zaciska szczęki, pięści, pewne mięśnie na karku się spinają i tak dalej. Już o minie nie wspominam. Często nam się wydaje, że mamy minę obojętną bądź rozbawioną, podczas gdy tak naprawdę, jeżeli nasze uczucia są inne, to to wychodzi. Nie da się tego zmienić. Dlatego trening Mentaikido polega również na wyrabianiu pewnych odruchów fizycznych dotyczących ciała, na przykład postawy, sposobu reagowania ciałem na pewne sytuacje.